Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patreon i YouTube. Dziękujemy. Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Jak zwykle codziennie rano przyglądamy się aktualnym modelom wyliczeniowym, modelom pogodowym, abyście wy mogli poczuć się bezpiecznie i żebyście mogli być niezaskoczeni przez prognozę, przez pogodę, o w ten sposób może powiem. No i przejdę od razu do szczegółów, bo po pierwsze dzisiaj mam dosyć długi wyjazd, a po drugie no trzeba tutaj podziałać z tematem, a dzieje się, dzieje się... A ale zanim to nastąpi, jeszcze szybkie zdjęcie na znów piękne obłoki srebrzyste, prasowe, Śląskie. Gratuluję zdobyczy, bo. Tak, ostatnio praktycznie tylko obłoki srebrzysty. No bo co się dzieje? Mamy wyż, mamy piękną słoneczną pogodę. Więc też trzeba się cofnąć do trochę wcześniejszych zdjęć i przedstawiam Wam piękną superkomórkę burzową, która została zaobserwowana przez pana Andrzeja w Aleksandrowie w Powiecie Biłgorajskim w ostatnim czasie. Jest to zdjęcie dosłane, przysłane na naszego maila. Gratuluję zdobyczy, bo naprawdę wygląda ono fenomenalnie. Naprawdę dobra robota, jeżeli chcecie możecie podsyłać swoje perełki właśnie na naszego maila, go znajdziecie w opisach filmów i ja już przechodzę do tego, co w środę się będzie działo, co się dzieje w środę, a w środę zobaczcie w Europie. Po części północnej w Europie Centralnej, w Europie Wschodniej, po części również w Europie Zachodniej. Piękna, słoneczna pogoda związana z wyżami. Z wyże, a przede wszystkim z wyżem, który znajduje się nad Morzem Bałtyckim. Zachmurzenie na południu, tu przede wszystkim nad Bałkanami, ale też zobaczcie, Słowacja. Czechy, Węgry, tu jest taki niezaznaczony, ale taki bardzo płytki niż i on te, te powietrze takie bardziej wilgotne, będzie wpychał nam powolutku do Polski i to będzie niebezpieczne, szczególnie w górach, o czym wam za chwilę powiem. Jeśli chodzi o pogodę, to w tym momencie poranek w Polsce z piękną słoneczną pogodą w Polsce południowej, Polsce zachodniej, Polsce Wschodniej. Jedynie na północnym zachodzie nad morzem mgły, mgły adwekcyjne, które tutaj nam napływają, więc tam. Pięknej pogody nie ma, tam jest pełne zachmurzenie, ale z czasem tam również powinno się pojawić słońce. Ja znów zwracam Wam uwagę na te pasma chmur, które znajdują się nad Czechami i nad Słowacją, one powoli zmierzają w naszym kierunku. Co będzie działo się dziś w godzinach popołudniowych? Wyż bije, o którym wam mówiłem, powoli będzie przemieszczał się w kierunku południowych wybrzeży Finlandii. Ciśnienie 1019 hektopaskali Do nas zacznie docierać zatoka niskiego ciśnienia, związana właśnie z tym bardzo płytkim niżem nad Niemcami. Niże zaczną tworzyć się również nad y, Szwecją, nad Norwegią, więc tu powolutku zaczynają się zmiany w pogodzie, które w kolejnych dniach przyniosą. Są nam burze. Też do Wielkiej Brytanii, do Irlandii zacznie zbliżać się ten nisz, o którym Wam wcześniej wspominałem. Jeśli chodzi o cyrkulację powietrza, na razie nadal bez zmian. Przy czym ten wyż oddalając się powoli znad Morza Bałtyckiego zacznie zaciągać coraz cieplejsze powietrze znad nie, Morza Czarnego. Te powietrze czarnomorskie, jak wspominałem, charakteryzuje się przede wszystkim dużą wilgotnością. Będzie parno, będzie duszno, 31-32 stopnie Celsjusza. To nie będą te, które były 3-4 bądź 8 dni temu. Teraz będzie po prostu parno. Będzie to zdecydowanie inaczej odczuwalne. I dla tych, którzy mi pisali w komentarzach. Upał jest od 30 stopni Celsjusza włącznie. Jeśli chodzi o środę, tak jak wspominałem, do południa powinno być wszędzie spokojnie, ale po południu zaczną bardzo szybko tworzyć się burze, szczególnie w wyższych partiach gór. No i tutaj przede wszystkim w karpatach, ale również jest możliwość na burze w Sudetach. Te burze mogą tworzyć się bardzo szybko, bardzo gwałtownie, mogą po południu niektóre, w cudzysłowie, schodzić w niższe partie gór, ale większość powinna trzymać się po prostu w górach. I tu moja uwaga bardzo istotna: sytuacja w górach będzie bardzo dynamiczna, więc musicie uważać i brać pod uwagę, bo wiem, że oglądają tutaj nas osoby, które w góry zmierzają. Moi drodzy, ja tu jeszcze szybko Wam pokażę jeśli chodzi o sudety, w przypadku sudetów, przede wszystkim te burze w godzinach popołudniowych i wieczornych będą w niższych, wyższych, przepraszam, partiach gór, one będą pojawiały się bądź docierały znad Czech. Jeśli chodzi natomiast o Tutaj tereny już Karpat, to największa szansa na burze już w południe. One będą tworzyć się w wyższych partiach gór, ale superkomórki burzowe, które mogą się utworzyć, mogą zejść niżej, nawet w kierunku Katowic, przepraszam, Wadowic, przepraszam, bądź Krakowa. Więc tutaj Małopolski, południe Małopolski możliwe będzie właśnie z tymi burzami. Jeśli chodzi o hmm, Bieszczady, tutaj przede wszystkim wyższe Bieszcza, przede wszystkim już te góry poza naszymi granicami, ale również w godzinach popołudniowych i wieczornych komórki konwekcyjne i burze mogą dotrzeć aż do Sanoka. I to się faktycznie będzie działo, bo już, zobaczcie teraz, patrząc na mapę Dziortunku na południu Słowacji, widzimy wędrujące w kierunku północnym komórki burzowe. Ich będzie. Więcej. W związku z tym sieć obserwatorów burz wydała prognozę burzową dla południa kraju. No i tutaj przede wszystkim właśnie to pasmo Karpat, niewielkie zagrożenie burzowe, ale pamiętajmy, że każda burza w górach jest niebezpieczna. Tu może być, no te burze mogą oczywiście jak najbardziej wystąpić. Kolor zielony to marginalne zagrożenie burzowe z racji tego, że na tym obszarze tych burz będzie mniej, bądź będą to przede wszystkim komórki opadowe. Z burz, które zanikły. Dlatego też wspominając o tym, muszę wspomnieć, że warto mieć ze sobą jakąś aplikację na telefonie, która będzie ostrzegała was przed burzami, szczególnie właśnie w górach. No, tam gdzie jest oczywiście zasięg. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz jest darmowa, można ją pobrać z App Store'a bądź można ją pobrać ze sklepu Google, warto przetestować. Natomiast jak macie jakąś inną swoją aplikację, której upacie, no to po prostu ją miejcie i uważajcie na siebie. Jeśli chodzi natomiast o kolejne parametry, a więc temperatury, w środę bardzo ciepło, wręcz upalnie do 30 stopni Celsjusza, w Polsce zachodniej, w Polsce centralnej trochę chłodniej, 29-28 stopni Celsjusza, ale na wybrzeżu i tam, gdzie będą w burze 18-19 stopni Celsjusza. I wiotr, wiotr do 30 km na godzinę, w Polsce południowej i w Polsce w Polsce centralnej. Tam, gdzie będą burze, oczywiście będzie miał mocy do 60 bądź 70 km na godzinę. Kolejne dni to zmiana pogody, wracają burze, wracają niebezpieczne zjawiska pogodowe. Co tu się będzie działo w mapie? Sprawdźmy. Wyżbije zostanie odepchnięty w kierunku wschodnim, będzie przemieszczał się nad Białoruś, następnie nad Rosję. Kolejny wyż, który tworzy się nad e, e, Norwegią, będzie przemieszczał się znów w kierunku wschodnim, nad Rosję. Natomiast jego miejsce zajmie niż, który był, już teraz jest na zachód od Wielkiej Brytanii. Ten niż będzie miał oczywiście zatokę niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym i ta zatoka niskiego ciśnienia będzie wpływała na pogodę w Polsce. Co się będzie działo? Ano wyżbie cały czas będzie ciągnął z południa to bardzo ciepłe powietrze, to ciepłe i wilgotne tym razem powietrze. Natomiast zbliżający się niż wraz z taką niskiego ciśnienia będzie wypychał je znów w kierunku wschodnim. Na styku tych dwóch mas powietrza będą tworzyły się znów niebezpieczne burze. I tak te burze zaczną się już w czwartek. Jeśli chodzi o czwartek będziemy mieli nadal będziemy w tym paśmie Wysokich temperatur. Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza według modelu ICON ECMWF Powyżej 30 stopni Celsjusza. Temperatury maksymalne. No i burze tutaj powinny tworzyć się w Polsce Południowej i w Polsce Centralnej oraz Południowo-Zachodniej. Wędrować będą w kierunku północno-zachodnim. Podobnie widzi model ICON również burze w Polsce Południowej, po części zachodniej. Wędrujące w kierunku Polski północno-zachodniej. Wschód kraju bez burz z piękną słoneczną pogodą w czwartek. Natomiast sprawdźmy jeszcze model ECMWF. Tu również inicjacja burz w Polsce Południowej, w Polsce Zachodniej, Centralnej, a potem kierunek Północny zachód Polski. Kolejny dzień to piątek. Te burze w czwartek będą zanikały w nocy, ale gdzie niegdzie będą po prostu wędrowały sobie przez noc. Przenosimy się do piątku. W piątek mamy jeszcze bardzo wysokie temperatury, powyżej 32 stopni Celsjusza. Potem załamanie pogody, a może w ten sposób. Pokażę. Potem mamy spadek temperatur do 26, 25 bądź 24 stopni Celsjusza. No i widzimy w piątek układy burzowe, które węd będą wędrować z zachodu w kierunku wschodnim, układy na froncie atmosferycznym, który będzie oddzielał te dwie masy powietrza. Te układy burzowe będą niosły ze sobą bardzo silne porywy wiatru, nawalne opady deszczu oraz opady gradu. Na razie największa intensyfikacja ma być w Polsce zachodniej oraz północnej do województw wschodnich, bo tam ten układ na tą chwilę, ma, znaczy ten front ma przychodzić w godzinach dziennych, kiedy różnica tych temperatur będzie największa. Podobnie widzi model ICON, a więc Polska. Zachodnia, następnie też Polska Centralna, po części Polska Wschodnia. No i mamy podobnie w modelu ECMWF, który bardziej przechylił to w stronę, skierował to w stronę Polski Wschodniej, więc Centralna Wschodnia z silnymi burzami. Sobota to odpoczynek po części od burz, ponieważ w nocy ten front atmosferyczny dalej będzie wędrował w kierunku Polski Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W nocy oczywiście straci ten front na aktywności. Ale uruchomi się w cudzysłowie w sobotę z powrotem. Przy czym on już będzie jedynie w Polsce Południowo-Wschodniej. Wszystkie modele numeryczne widzą albo wyjście już nad ranem tego, znaczy do południa tego frontu, albo e, jego oddziaływanie w Polsce Południowo-Wschodniej. No i mamy jeszcze. Moi drodzy, niedzielę. Ja tam nie zmieniłem, bo dzisiaj na szybko, ale strzałkę zmieniłem. Zobaczcie, w niedzielę znów wzrost temperatur po ochłodzeniu w sobotę. Znów te temperatury będą pikowały do góry, nawet powyżej 31-32 stopni Celsjusza, i znów pojawią się gwałtowne burze, być może znów w formie układu, i będzie kolejna, potem fala ochłodzenia, która będzie na, na dłużej. Na tą chwilę bardzo niebezpiecznie wyglądają to burze. te burze w niedzielę. Natomiast do tego czasu jeszcze trochę zostało. Ja dzisiaj będę już odbierał auto, które będzie przygotowane do nowych wyjazdów. 27, 30. Nasze działania w terenie opublikuję je oczywiście na karcie społeczności. Dam wam w komentarzu. Być może wieczorem, jak mi się uda, zrobimy live'a i będziemy działać. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.